kilka miesięcy po wypadku autobusu w Kokoszkach w Gdańsku dochodzi do kolejnej tragedii. 24 listopada 1994 roku wybucha pożar w nieistniejącej już hali Stoczni Gdańskiej. W hali są 2000 młodych ludzi. Uczestniczyli w koncercie zespołu Golden Life, a potem oczekują na rozdanie nagród MTV. Gdy wybuchają pierwsze płomienie, wielu ludzi uważa, że to efekty specjalne. Co wiadomo w tej chwili? Znaczy, czy strażacy weszli w ogóle już do hali? Tak, czy... byliśmy w środku, już żeśmy początkowo zaczęli gasić tam i działkiem, i z prądami zwykłymi. No ale to wszystko po prostu runęło, cały dach runął i trzeba było się wycofać, teraz działamy po prostu. Czy wtedy, jak żeście weszli, mieliście świadomość, czy tam są ludzie, czy nie? No akurat my nie, bo myśmy tutaj z Rzeszcza później przyjechali, nie wiem jak tutaj załogi, którzy wcześniej przyjechali, nie, prowadzili ewakuację. Czy pan wie coś na temat ilości ofiar? Czy widział pan jakieś ofiary śmiertelne? Nie. Czy w tej chwili akcja przebiega w jaki sposób? Znaczy jest tak, że gaszone z tamtej strony zdecydowanie? Można powiedzieć, że z każdej strony jest gaszone i z prawej, i z lewej, i teraz od czoła tutaj działamy. Czy można powiedzieć, że sprawa jest już w miarę opanowana, czy raczej... No, o tym trudno powiedzieć, że to jest opanowane, czy nie. Sam pan widzi, to jest... Trudno określić. Wchodzimy już na Pogorzelisko, czyli już jak gdyby do źródła. Jeszcze jest jeden narożnik, gdzie się intensywnie pali. Nie wiemy, co tam jest. Próbujemy dostać się. Czy pan może mi powiedzieć, czy mieliście jakby pewność, że w momencie, kiedy wchodziliście, były osoby w środku jeszcze, czy już nie? Nie, no takiej pewności nie ma. W każdym razie ile osób było w zasięgu, czy w obszarze, do którego mogli dotrzeć strażacy, na początku akcji, to do wszystkich dotarli, wynieśli ich na zewnątrz. Ci, którzy byli gdzieś dalej, czy w zakamarkach. Jeśli byli, no to los mógł, prawdopodobnie się domyślamy. Jak w tej chwili, czy ewentualne zagrożenia, o których mówiono, czy są w tej chwili opanowane, jeśli chodzi o instalacje stoczniowe? Znaczy mamy zapewnienie, że wszystko jest odcięte i stąd nasza decyzja, żeby już wejść do środka, bo jak gdyby przez długi czas hamowało wejście do środka, gdyż przewidywaliśmy, że są rozszczelnione rurociągi gazowe. To chyba tyle na razie. W tej chwili tutaj jest blisko kompresorownia, gdzie strażacy odcięli pożar i niebezpieczeństwo jest zażegnane. Stacja elektryczna blisko też jest z tej strony, pożar odcięty jest zażegnany. W tej hali żadnych butli, nic nie było. Hala następna w Regownie jest oddalona, nie ma żadnego niebezpieczeństwa, także wydaje mi się, że w tej chwili sytuacja jest opanowana. Teraz praktycznie trwa już dogaszanie, to już jest nic znaczącego. Jest już ekipa także ratownicza PCK, przyjechała z psami i przeszukują całą salę. My w sumie żeśmy to zrobili wcześniej już, niemniej psy zrobią to, miejmy nadzieję, dokładnie i będziemy już na 100% wiedzieli, że już nikogo tam nie ma. Jak można by było jakby na gorąco podsumować całą akcję? Czy jakby wszystko przebiegało tak, jak państwo się spodziewali? Czy to zagrożenie, które w pewnym momencie sygnalizowano ewentualnej eksplozji, było rzeczywistym? Znaczy, mieliśmy tutaj, dostaliśmy sygnał, że jest tu magazynek gazów technicznych. I akurat jak po przyjeździe, dowiedziałem się to zaraz na bieżąco, został zabezpieczony. Obronę zrobiłem i na szczęście nie doszło do tego magazynku, żadnych wybuchów nie było. No nie mogę jeszcze określić, czy naprawdę tam są te gazy techniczne. Wejdziemy tam zaraz i wtedy będę mógł powiedzieć. Cała budowla, cała hala właściwie od strony stoczni runęła. Czy rzeczywiście... ten pożar był aż tak bardzo niebezpieczny, że musiało dojść do aż takiej sytuacji. No niestety, jak żeśmy przyjechali, już był taki stan po prostu, że z tej hali to się już nie dało nic uratować. Cieszymy się, że są tylko dwie ofiary, bo naprawdę było tutaj jedno wyjście ewakuacyjne.
i mogło być ich dużo, dużo więcej. Czy pan jako strażak by powiedział, że w tego typu obiektach mogą się odbywać tego rodzaju imprezy? Znaczy my tutaj nawołujemy od X czasu, że po prostu te obiekty takiej użyteczności publicznej i teatry i wszelkie sale takie widowiskowe po prostu nie są zabezpieczone tak jak powinny. A efekt jest teraz dzisiejszy. Nie są spełnione warunki ewakuacji, czyli przepisy budowlane. Bo to decydują o tym przede wszystkim przepisy nie strażackie, tylko przepisy budowlane. A obiekty były w różnym okresie budowane. I tu decydują normy określone w stosunku do ilości ludzi, którzy przebywają w obiekcie. Ilość wyjść, szerokość ich, długość dojścia. To są wszystko takie parametry, które określają, że w przypadku nagłym ludzie dadzą sobie radę sami wyjść. I że nie będzie po prostu poszkodowanych przy ewakuacji, nie spalonych, tylko poszkodowanych przy ewakuacji. To nie są normy polskie, tylko strażacy czy przepisy budowlane są normami światowymi i na podstawie pożarów przed 10, 50, 100 lat w Europie i na świecie, kiedy ludzie giną, następnie wykonawcy muszą się dostosować do przepisów, żeby ludzie mieli szansę ewakuować się przy tego typu imprezach, zależnie od ilości. To jest najważniejsza sprawa, bo ratownicy to później jak zadziałają, to trzeba ich albo rozliczyć, albo pochwalić, czy zadziałali właściwie i tak dalej. Ale to ten pierwszy moment jest ważniejszy. Ludzie muszą mieć szansę sami się ewakuować. A jak się sprawił sprzęt, który ma w tej chwili straż? Wy cały czas narzekacie, że jest go za mało, czy w tej sprawie jakby też nie było go za mało? To znaczy ten sprzęt, którym dysponujemy, został wykorzystany maksymalnie, jak mógł być wykorzystany. Na pewno jest go za mało. Znaczy o tym to, że sprzęt został ściągany i z Gdyni, i z Sopotu. No i wszystkie zakładówki, które jakikolwiek sprzęt mają, straż pożarna, zakładowe straży, też udostępniły nam akurat do reakcji. Dobry adres. A to na szybkie. Na szybkie człowiek. Aga, czekajcie, w ostatnim rejonie to była scena, to pod sceną, no to możemy dyskutować. Ale tutaj to jest pomieszczenie jak za tą ścianą. Więc może być tylko... No chodźcie do tych pomieszczeń tutaj za ścianą. Gdzie Maza? Ostateczny bilans pożaru był niezwykle tragiczny. Zginęło 7 osób, w tym operator telewizji Sky Orunia i dwóch ochroniarzy, którzy do końca próbowali ewakuować z hali młodych ludzi. Przeszło 300 osób zostało ciężko poparzonych. Wiele z nich leczy się do dzisiejszego dnia. W pożarze hali stoczni, do którego doszło 24 listopada 1994 roku, podczas odbywającego się tam koncertu zginęło 7 osób. Ponad 300 doznało ciężkich poparzeń. W pewnym momencie żegnałem się z życiem, autentycznie żegnałem się z życiem, bo przez parę, nie wiem, sekund, ułamków sekund, gorąco było nie do zniesienia po prostu. Napór tłumu robił również swoje. Każdy, kto tam był, to będzie też nie pamiętał do końca życia. Może później to się jakoś tam zatrze troszeczkę, ale myślę, że jakieś tam skrawki na pewno zostaną. Leczenie poparzeń trwa latami. Wymaga nie tylko zabiegów chirurgicznych, rehabilitacji, ale również pomocy psychologa. Są właśnie takie trudne sytuacje, czasem kojarzące się z tym, co się zdarzyło, lub po prostu generalnie trudne, kiedy moja pomoc wydaje się być potrzebna i jest potrzebna. Miło patrzeć, jak oni dorośli, jak im życie się ułożyło. Czasami trochę przykro, że jednak ślady tego pozostały. No, staram się zapytać, czy w ich odczuciu ten uraz, jakim był ten pożar, wpłynął na ich życie w sposób trwały, to znaczy, czy rzeczywiście zdobyli wykształcenie takie, o jakim marzyli, czy jednak musieli, że tak powiem, dostosować się do swoich możliwości. Dzisiejsze konsultacje lekarskie dla poszkodowanych w tamtym listopadowym pożarze są już trzecimi z kolei. Skorzystałam po prostu z okazji, że takie konsultacje są, no i przyjechałam. No to chyba tylko dlatego, no, żeby po prostu lekarze zobaczyli, jak wygląda ta moja ręka. Kiedyś powiedziałam mamie, że jak się to wszystko skończy, to wszystkie papiery, które mam, schowam gdzieś najgłębiej, jak tylko się da i po prostu będę żył jak normalny człowiek. No to chyba będzie trochę trudne. Jeszcze się nie udaje. Jeszcze się nie udaje. Ofiarom pożaru swoją piosenkę zadedykował zespół Golden Life. W miejscu, gdzie wznosiła się hala stoczni, zbudowano pomnik, na którym wyryto słowa z tej piosenki: życie choć piękne, tak kruche jest. Do dziś dnia trwa proces próbujący wyjaśnić wszystkie okoliczności pożaru. Wyjaśniono, że był on wynikiem podpalenia. Nigdy nie ustalono, kto był podpalaczem. Sądzeni są jedynie organizatorzy koncertu, mający odpowiadać za liczne zaniedbania.